tu wyjmę o, na padel. Witam ponownie na wykopkach. Tutaj oczywiście dzisiaj tak zaczęliśmy tak powoli, bo znaczy tak się zbieraliśmy, aż się w końcu zebraliśmy, tak, spontanicznie się zebieraliśmy do rzeczy, no bo wiecie jak to jest. Pogoda niedziela, wstać się z łóżka nie chciało, tak. Pogoda piękna, grzeje 20 stopni. No i kolega tutaj trafił. No ale tak, jestem już za 2 godziny dobre. O, no. Stary fantom już weszło. Fajny guzik, bardzo stary. Także pochwalimy ale się. Na wierzchu ma blachę ze srebra. Dwuwarstwowy. O, proszę bardzo, jaki piękny. Nie wiem, czy to Munheimer, czy jakiś inny. Ale no Warszawa jest chyba, tak, Warszawa. No to będzie Munheimer. Prawdopodobnie. Ale by trzeba domyć go dobrze. No ale proszę bardzo. Jestem dobry, to jest Dziki, to jest kolega. No. O, proszę bardzo. Jeszcze 12. Królestwo Kongresowe. No, ciekawe guziki ma, no. A tutaj proszę, o. Boratynki, półkopiejki. No trochę jest. To jest guzior... Kongresowy, Królestwo Polskie. Ale to jest ten, Napoleon. Nie. Nie? Królestwo Kongresowe. To jest... Napoleony mają takie... Nie, Napoleony mają koszyki z tyłu. A tu jeszcze jest napis prawdopodobnie, że... Jeszcze, no, też Munheimer albo Warszawa, coś tam musi być, no, pod spodem, nie wiem dokładnie. Jest napis, ale brudny, nie? To jest Królestwo Kongresowe na 100%. To nie jest Napoleon. No, ciekawszy guzik, bo... To trzeba by było tutaj odczytać, co to jest. Tak, no, na tą chwilę jest zabrudzony. No niestety, tak, ale fajny. Sreberko. Bardzo fajny. Ale w patynie. Tak, to 40 taka, a tutaj trafiamy takie często. Tak, 5, 10. Ale no, ten jeszcze jest jakiś miarę nie, czytelny. No, czytelny jest, no. Ale nie będę go płynienu, wiesz? No, wodą tylko. No, dobrze. Bo jak zejdzie patyna, to chyba nie będzie prawie nic widać. To znaczy, będzie widać, no. To jest, znaczy... wiesz, słabe srebro. Tak, bo to nie jest czyste srebro. To nie ze słabego srebra. No, tak, bo to nie było czyste. Gdzie mieszka? Nie, 2 grosze. Nie, dzienniczki nie ma, pół kopiejki dwie znalazłem. A, proszę. Gdzieś tam... Boratyna. 20 który? Czekaj. No to ostatnio się tyle tylko... 5, 3. O, 23. Tradycyjny. Tu pół kopiejki jest. Tutaj są tu te. I tutaj, tu, i tu chyba. Kopiejki. I tu też. Kopiejek wychodzi. Kopiejki, ta. To co, łączymy fajne siły? Fajne, dobra. Łączymy siły, ja dotarłem późno. Tutaj kolega... W krainę dzików dalej wejdziemy. Wędrowiec chodzi już 2 godziny, nazbierał, jak widzicie. No także fajny ten guzik z tym srebrnym płaszczem. Dwuwarstwowy. O, teraz widać, Munheimer widać wyraźnie. O, widzicie? Jest Munheimer. Chyba w Warszawie tylko się L Munheimer. No tak, bo to tam było ich kilku. Super guzik. Dobra. Lecimy na Szczecin. No i jeszcze, widzicie, pierwszy dołek, jest pierwsza moneta. 1 grosz. A data? No, daty nie widać, bo jest troszeczkę przybrudzony. Jak się poczyści może w domu, to będzie widać datę. Dobra. Do następnego dołka. No i 19. Coś. Zobaczymy. Tutaj jest. To chyba? Nie. Widzicie? Nie ma.
Cofajcie się. Jest. Jest coś. Od widelca. Część widelca. Definitywnie tutaj były te. No, kawałeczek widelca. Dobra. To taki ciężki, czyli stary. Dobra, do następnego dołka. Także tutaj są dwa dołki. Tu jest jeden, tam jest drugi. Tam śmieć wyszedł. No i tu mamy jeszcze. O, widzicie, myślałem, że moneta. A mamy to, co mamy. Duży guzioł. Dobra, mało, bardzo mało czasu mamy, troszeczkę jeszcze pochodzimy. Może z dwa dołki skoczą, bo jak ja skoczę, to będzie dobrze i kończymy na dziś. Zobaczymy, co dalej, co dalej. Jest następny dołek. Patrzcie, co wyszło. Myślałem, że to jest jakiś medal. A to jest kawał ołowiu. Tutaj przewiercony chyba. Nie wiem. Celowo do czegoś. No, dobra, następnego. No i zobaczcie, jaki dół duży. Ale dosłownie koło tamtego dołka to był ten ołów. I zobaczcie tutaj, no takie podstawa od czegoś, myślę, że nawet od jakiegoś liftarza, albo może mosiężna, nie wiem. Fajna, do następnego. No i widzicie, dół jest już ostatni dół, prawda? Z tego co widzę, zbieram się do domu. Jeden koło drugiego dół. Co? No ja bratynkę mam. No. Jest bratynka Jana Kazimierza. I na tym chyba kończymy. Dobra. Widzicie? No i myślałem, że moneta. O. No niestety. Guzik. Stary guzik z uchem. Ale płaski. Gładki. Chociaż coś tam na nim jest chyba. Nie, wydawało mi się, że coś na nim jest, nic nie ma. Dobra, było to co było, widzieliście. Na tym już tutaj pod samym samochodem jeszcze przed odjazdem jeszcze traciłem ten dołek. Chciałem zakończyć już, no ale to już jest teraz koniec. Do następnego spotkania, do następnego usłyszenia i zobaczenia. Także widzieliście to co widzieliście. Myślę, że krótki wypad, ale zawsze coś tam wpadło, prawda? To no cześć, trzymajcie się.